W kalendarzu świąt liturgicznych dzisiejsze święto zajmuje zupełnie szczególne miejsce. Jest to bowiem święto i radości, i nadziei. Nadziei, że nasze przeznaczenie jest tam w górze, że każdy trud ludzkiej pracy, każdy trud ludzkiego życia zostanie nagrodzony. Dzisiaj idziemy śladami Maryi w niebo wziętej, by tę nadzieję naszą umocnić. Dzisiaj jest też święto oręża polskiego, wojska polskiego. Dlatego to moje powitanie rozpocznę właśnie od nich, od przedstawicieli polskiego wojska. Jestem bardzo zaszczycony, że w rocznicę tak ważnego dla naszego kraju wydarzenia, Cudy nad Wisłą, w Dzień Wojska Polskiego, stojąc u stóp marszałka Józefa Piłsudskiego, mogę dziś do Państwa przemawiać. Cieszy mnie obecność zaproszonych na tę uroczystość oficjalnych gości oraz bliskich naszemu miastu żołnierzy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich, którzy uświetniają wszystkie uroczystości w naszym mieście i w dniu święta serdecznie im za to dziękuję. Przede wszystkim jednak cieszy mnie obecność tak licznie zgromadzonych mieszkańców miasta Krosna, którzy jak co roku przybywają na tę uroczystość, a dziś szczególnie licznie. Wierzę, że Państwa obecność jest świadectwem pamięci o bohaterach wydarzeń z sierpnia 1920 roku. Mam nadzieję, że tradycja uczestniczenia w ważnych patriotycznych uroczystościach tym samym zostanie przekazana młodszemu pokoleniu, które chyba bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje pozytywnych wzorców do naśladowania. Nie ukrywam, że w pracy samorządowej często trzeba odwoływać się do wzorców wielkich Polaków, czerpać z ich mądrości, odwagi i konsekwencji, umieć podjąć ciężar często trudnych, niepopularnych decyzji i wierzyć w ich powodzenie. Szanowni Państwo, dzisiejsze święto, święto Wojska Polskiego to symbol. Przypada ono na dzień niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, często nazywany u nas Matką Boską Zielną, ale też nazywany Matką Boską Zwycięską. Szczególny charakter dzisiejszego dnia naznaczyła pamięć o okupacji, goryczy, klęski i utraty niepodległości. Ale 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, w której Armia Polska pokonała wojska bolszewickie i ocaliła niedawno odzyskaną niepodległość. Dziś każdy z nas, dziś każdy Polak może stanąć i zadumać się nadziejami ojczyzny. Być dumnym z dokonań poprzednich pokoleń żołnierstwa. Może być dumny ze swoich przodków, a także myśleć z dumą o swojej ojczyźnie święta. Ale warto wiedzieć, że święto to zostało ustanowione przez rodaka ziemi krośnieńskiej, przez ówczesnego ministra spraw wojskowych generała broni Stanisława Szeptyckiego
Ono ustanowione zostało dokładnie 90 lat temu. Wówczas to w rozkazie z 4 sierpnia 1923 roku generał Stanisław Szeptycki zapisał: w dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz polski. W rocznicę wielkopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski. Ustanawiając to święto, generał Szeptycki wiedział, że ma bardzo kluczowe znaczenie dla wzmocnienia morale wojska w odradzającym się państwie polskim. Rodacy, kombatanci, młodzież, żołnierze, stajemy w święto Wojska Polskiego do uroczystego apelu pamięci. Tu, przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, broniącym granic i walczącym o wolność, całość i niepodległość Rzeczpospolitej. W ten wyjątkowy dzień przywołujemy pamięć wszystkich, którzy w boju spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny. W sposób szczególny wspominamy żołnierzy, którzy 90 lat temu w Bitwie Warszawskiej odnieśli wiekopomne zwycięstwo, broniąc wolności Polski i Europy. Do was wołam, mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców, bohaterowie grunwaldzkiej Wiktorii, husarze z Kurchwały Kierholma i Kruszyna, obrońcy Jasnej Góry, zwycięzcy spod Wiednia. Stańcie do apelu! Drogi szereg, 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 drogi szereg